Wracamy do tematu dotyczącego miejsc kultu religijnego w Polsce. W pierwszej części mówiliśmy sobie na temat miejsc kultu religijnego związanego z religią rzymskokatolicką, w związku z czym dzisiaj chciałbym, żebyśmy omówili sobie kilka takich charakterystycznych miejsc związanych z innymi religiami występującymi w Polsce, czyli między innymi z prawosławiem, judaizmem, czy chociażby islamem, który w Polsce reprezentowany jest, tak można to określić, przez Tatarów. No bez wątpienia sprawa jest jasna, tak? Jeżeli chodzi o wyznania w Polsce, zdecydowanym numerem jeden jest religia rzymskokatolicka. Mówiliśmy sobie, około 92% wyznawców, mieszkańców Polski to oczywiście wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego. Prawosławni natomiast stanowią około 500 000, tak? Czyli tak to mniej więcej wygląda. A więc jest to około tam powiedzmy 1%. Są to osoby zamieszkujące głównie wschodnią i południowo-wschodnią część Polski, czyli przede wszystkim Beskid Niski, ewentualnie Bieszczady, plus wschodnia granica, tak? Czyli granica między innymi z Ukrainą czy z Białorusią. A sporą grupę ludności prawosławnej stanowią osoby zaliczane do tak zwanej mniejszości białoruskiej. Tutaj na slajdzie widzicie mapkę, gdzie zaznaczone są monastery prawosławne, czyli prawosławne klasztory. I to jednocześnie jakby pokazuje, gdzie przede wszystkim skupia się ta ludność wyznania prawosławnego. Macie tutaj takie monastery jak Wojnowo, Supraś, Saki, Grabarka i tym podobne. Część z nich to oczywiście monastery męskie, część z nich to monastery żeńskie i ja te ważniejsze postaram Wam się tutaj pokazać. No i oczywiście zaczniemy sobie chyba od najważniejszego miejsca dla wszystkich prawosławnych Polaków, czyli od słynnej Grabarki, słynnej Góry Krzyży. Jest to tak zwane Wzgórze Pokutne, konkretnie prezentuje się dokładnie w ten sposób. Wzgórze Pokutne, na którym przez lata ludzie stawiali krzyże, tak zwane krzyże wotywne, krzyże różnej wielkości, duże, małe, co zobaczycie na kolejnych slajdach, drewniane, metalowe i tym podobne. Były to krzyże i są to krzyże wotywne, gdzie wypisane są różnego rodzaju oczywiście intencje, tak? Te intencje pisane zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez całe rodziny, modlitwy i tym podobne rzeczy. Krzyży na Wzgórzu Pokutnym jest około 10 000 i tak jak mówię, tu kilka slajdów też Wam pokażę. Natomiast Grabarka to jest takie miejsce, które jest takim odpowiednikiem prawosławnej Częstochowy, czyli generalnie często się mówi, że dla prawosławnych Polaków Grabarka jest, czy ma takie znaczenie jak dla katolików Jasna Góra i oczywiście Częstochowa. Natomiast generalnie w samej Grabarce znajduje się oczywiście także cerkiew, czyli na szczycie wzgórza znajduje się cerkiew, macie ją tutaj, to jest cerkiew Przemienienia Pańskiego. Jest to drewniana cerkiew, która niestety, ale spłonęła w roku 1990 i po tym pożarze została odbudowana, no właśnie w postaci, jaką tutaj widzicie. Poza tym w Grabarce znajduje się także jeden z trzech żeńskich monasterów prawosławnych znajdujących się na terenie Polski, to jest klasztor Świętej Marty i Marii. Tak to wygląda, natomiast no oczywiście, tak jak wspomniałem, Grabarka znana jest głównie z tego, czyli z tych tak zwanych krzyży wotywnych, których, tak jak już mówiłem, jest około 10 tysięcy. Ktoś by mógł zadać pytanie, skąd te krzyże, dlaczego się one tam znalazły. Generalnie z nimi związana jest pewna legenda mówiąca o tym, że w 1710 roku okolice właśnie Grabarki, no niejako okolice Grabarki były, że tak powiem, no zarażone dżumą, tak? To znaczy był to obszar, gdzie wybuchła epidemia dżumy. Natomiast osoby, które jakby przeżyły, które ocalały, no w ramach powiedzmy jakby podziękowań zaczęły właśnie na wzgórzu stawiać powiedzmy krzyże, no i zwyczaj no niejako utrzymał się po dzień dzisiejszy. Tak to wygląda. Natomiast, tak jak powiedziałem, na wzgórzu,
tym wzgórzu pokutnym w Grabarce znajduje się jeden z trzech żeńskich monasterów. Dwa pozostałe to monaster w Zwierkach i w Wojnowie. I tutaj macie monaster Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy w Zwierkach, też monaster żeński. No i oczywiście Wojnowo i monaster Zaśnięcia Matki Bożej. Oprócz tego mamy jeszcze pięć monasterów męskich na terenie Polski. I tu pierwszy z nich, monaster świętego Onufrego w miejscowości Jabłeczna, czyli oczywiście klasztor męski prawosławny, no znany między innymi z tego, że w klasztorze tym znajduje się między innymi to, co macie no, dokładnie tutaj, ikona świętego Onufrego, ikona, z którą też związana jest pewnego rodzaju historia, dlatego że ikona została skradziona w roku 1990 podczas takiego napadu rabunkowego. Odnaleziono ją 4 lata później i od tego czasu w pierwszą niedzielę września w Jabłecznej obchodzone jest takie lokalne święto ku czci właśnie jakby, czy ku pamiątce powiedzmy odnalezienia tejże cerkwi. Kolejny to monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, taki dość charakterystyczny męski klasztor prawosławny. Tutaj macie akurat bramę wejściową z dzwonnicą, a tutaj monaster w pełnej okazałości. On został odbudowany, dlatego że z tego co wyczytałem po wojnie był dość mocno zniszczony w wyniku oczywiście działań wojennych, w wyniku bombardowań. Natomiast centralną częścią powiedzmy monasteru no są między innymi budynki klasztorne i tu macie fragmenty tych budynków klasztornych z pałacem archimandrytów. Dość charakterystyczne miejsce, dlatego że to właśnie tu we wnętrzu tego pałacu znajduje się Muzeum Ikon i tak się prezentuje wnętrze Muzeum oczywiście Ikon. Natomiast na sam klasztor składają się jeszcze między innymi takie obiekty jak cerkiew Jana Teologa i tutaj macie tą cerkiew, ewentualnie cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Natomiast tak jak powiedziałem, na terenie Polski mamy pięć męskich monasterów. Dwa, czyli Jabłeczne i Supraś wam pokazałem. Trzy kolejne to oczywiście Ssaki, Ujkowice i Kostomłoty. I tutaj macie monaster świętego Dymitrija Sołuńskiego w Ssakach. Tak się on prezentuje. Potem monaster świętego Cyryla i Metodego w Ujkowicach. I monaster świętego Serafina Sarowa w Kostomłotach. Natomiast jakby całość tych wszystkich obiektów kultu religijnego związanego z prawosławiem zamyka jeszcze Góra Jawor na terenie miejscowości Wysowa. To jest Beskid Niski, generalnie teren powiedzmy Łemkowszczyzny. I tu znajduje się na szczycie powiedzmy tego wzgórza, znajduje się kaplica Boga Rodzicy, którą macie tutaj na załączonej ilustracji. Czasami też nazywana Grabarką Łemkowszczyzny, czyli to też pokazuje, jak ważne jest to miejsce dla prawosławnych, powiedzmy Łemków zamieszkujących ten akurat obszar, czyli obszar Beskidu Niskiego. Natomiast kaplica powstała w miejscu, gdzie jakoby w 1925 roku miało miejsce objawienie Matki Boskiej. No i oczywiście po prawosławiu kolejną taką charakterystyczną, powiedzmy, religią reprezentowaną w Polsce jest bez wątpienia judaizm. No wiecie doskonale, że Polska przed II wojną światową była miejscem, gdzie sporo mimo wszystko Żydów w Polsce mieszkało, natomiast no po wojnie z różnych względów, o których nie mamy tu czasu mówić, tych Żydów w Polsce zostało naprawdę niewiele, natomiast zostało sporo pamiątek z nimi oczywiście związanych. No i takie ważniejsze to między innymi cmentarze żydowskie. No mamy też kilka powiedzmy synagog, ale z tego co wiem, to żadna synagoga w Polsce nie jest czynna jako typowa powiedzmy synagoga. Część z nich to są obiekty, gdzie generalnie powiedzmy utworzono jakieś biblioteki, muzea judaistyczne i tym podobne. Zresztą o tym już mówiliśmy przy okazji któregoś z innych tematów, natomiast teraz chciałbym się skupić głównie na żydowskich cmentarzach. I pierwszy z nich to oczywiście cmentarz żydowski w Leżańsku. Cmentarz żydowski tak zwany Kirkut. Tak? Kirkut to cmentarz żydowski, natomiast Ochel to oczywiście żydowski grobowiec. I w Leżańsku na tym cmentarzu żydowskim znajduje się między innymi Ochel Cadyka Elimelecha. Cadyk według powiedzmy tych wierzeń żydowskich to był taki duchowy przywódca gminy żydowskiej. Osoba, która była swego rodzaju wzorem pobożności, pokory, sprawiedliwości. Osoba, która tak jak w przypadku cadyka Elimelecha
której często przypisywano różnego rodzaju nadprzyrodzone moce. Tak jak w przypadku Cadyka i Melecha krążyły legendy, że potrafił rozmawiać ze zwierzętami, że uzdrawiał nieuleczalnie chorych i tym podobnych. I groby takich cadyków mamy co najmniej w kilkunastu miejscach, powiedzmy, w Polsce. A do grobów tych pielgrzymują Żydzi, głównie Hasydzi, czyli ta taka najbardziej ortodoksyjna, powiedzmy, grupa Żydów. Pielgrzymują m.in. do grobu cadyka Elimelecha w Leżańsku, gdzie modlą się oczywiście, więc tak to wygląda. I tutaj macie ohel cadyka z zewnątrz, tak to wygląda. A tutaj macie oczywiście wnętrze grobowca i pokażę Wam jeszcze króciusieńki, powiedzmy, film, jak takie modlitwy hasydów przy grobie cadyka wyglądają. No i okej, kolejny z cmentarzy żydowskich to miejscowość Lelów, a w zasadzie trudno mówić o cmentarzu, bo generalnie tu kiedyś znajdował się cmentarz, natomiast teraz, jak widzicie, w zasadzie znajduje się na terenie cmentarza żydowskiego sklep. I tutaj znajduje się, co można tak szumnie nazwać, ohel cadyka Dawida Bidermana. Okazuje się, że przy okazji jakichś prac, powiedzmy, remontowych, pod fundamentami, powiedzmy, magazynu sklepu znaleziono właśnie szczątki cadyka, a to w konsekwencji spowodowało, że w jednym z właśnie z magazynów, w jednym z pomieszczeń, powiedzmy, sklepu utworzono jakby grobowiec, powiedzmy, cadyka, który wewnątrz prezentuje się dokładnie w ten sposób. I kilka może mniej, powiedzmy, istotnych z punktu widzenia tematu cmentarzy żydowskich, ale warto o nich wspomnieć, czyli tak, cmentarz żydowski w Nowym Sączu i kolejny ohel kolejnego cadyka Chaima ben Arie Leib Halberstrama. Tak to wygląda. Potem mamy Bobową i kolejny z cmentarzy żydowskich i kolejny oczywiście ohel. Z takich, nazwijmy to, nieco mniej ważnych cmentarzy żydowskich warto wspomnieć jeszcze o cmentarzu żydowskim w Kielcach i kolejny ohel potem Przysucha i oczywiście kolejny ohel, kolejne miejsce, no niejako pielgrzymek, powiedzmy, Żydów, czy ewentualnie Kock i kolejny z cmentarzy żydowskich, tak to się prezentuje. Natomiast warto wspomnieć o cmentarzu Remów w Krakowie, dlatego że generalnie Kraków jest to powszechnie miasto w Polsce, które uchodzi za w tej chwili takie centrum, powiedzmy, mniejszości żydowskiej, bo Żydzi to jedna z 9 mniejszości narodowych w Polsce, a konkretnie za takie centrum mniejszości żydowskiej uchodzi dzielnica Kazimierz w Krakowie. Dawne zresztą żydowskie miasto utworzone, jak sama nazwa wskazuje, przez Kazimierza Wielkiego i na terenie Kazimierza znajduje się między innymi jeden z najstarszych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, żydowskich cmentarzy, tak zwany stary cmentarz żydowski albo cmentarz Remuch, który prezentuje się dokładnie w ten sposób, a na cmentarzu tym znajduje się jeden z najstarszych żydowskich nagrobków w ogóle w Polsce i w Europie, pochodzący z 1552 roku. Okazuje się, że starsze nagrobki żydowskie w Polsce znajdują się tylko na cmentarzach we Wrocławiu i w Lublinie. No oczywiście cmentarz miał także swoją, powiedzmy, nieco mroczniejszą historię związaną z II wojną światową, kiedy to tutaj Niemcy na terenie cmentarza utworzyli wysypisko śmieci. Tutaj wspomnę tylko o cmentarzu żydowskim oczywiście w Częstochowie. Kolejny, około 5000 macew, czyli tych takich nagrobków, powiedzmy, żydowskich. Natomiast warto wspomnieć o jeszcze co najmniej jednym, czyli cmentarzu żydowskim w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że jest to z kolei największy żydowski cmentarz w Polsce, a najprawdopodobniej także i w Europie. Zajmuje powierzchnię około 42 hektarów, a pochowanych jest tutaj ponad 230 tysięcy Żydów. Między innymi znani łódcy przemysłowcy, ale także chociażby rodzice Juliana Tuwima czy chociażby Artura Rubinsteina. Tutaj na terenie cmentarza znajduje się także największy żydowski grobowiec, który możecie zobaczyć tutaj na zdjęciu.
rodziny poznańskich. Między innymi jest tu pochowany Izrael Poznański, czyli twórca no, ogromnej, powiedzmy, fortuny. No, oczywiście z pochodzenia Żyd. Osoba, która właściwie no, wybudowała jedne z największych zakładów przemysłowych na terenie Łodzi, zakładów, w obrębie których dzisiaj mieści się łódzka manufaktura. I tak się ten, powiedzmy, grobowiec prezentuje. No i oczywiście mamy jeszcze kilka miejsc związanych z islamem w Polsce, a konkretnie wskażę Wam tutaj cztery. Z tego dwa takie moim zdaniem dość charakterystyczne i ważne to oczywiście meczety i mizary w Kruszynianach i Bochonikach. Mizar, czyli oczywiście w tym wypadku cmentarz no, tatarski, tak to wygląda. I akurat dwa meczety położone na Podlasiu, czyli Kruszyniany i Bochoniki, połączone są na tak zwanym szlaku tatarskim, bo to Tatarzy, czyli jedna z grup etnicznych na terenie Polski, to właśnie przedstawiciele i wyznawców islamu w Polsce. Ten w Kruszynianach pochodzi z końca wieku XVIII. Bezpośrednio do meczetu przylega także oczywiście mizar, czyli tak jak powiedziałem, ten tatarski cmentarz. Natomiast meczet w Bochonikach jest nieco młodszy, bo pochodzi z drugiej połowy wieku XIX. Tak wygląda wnętrze, a tu pokażę Wam jeszcze króciusieńki film dotyczący właśnie kultury tatarskiej, po czym pokażę Wam meczet w Bochonikach. A tu macie jeszcze mizar. Ten meczet powstał pod koniec XVIII wieku, ma już ponad 200 lat. Przypomina cerkiewkę czy kościółek, bo Tatarzy byli żołnierzami, dla nich meczet wykonali miejscowi. Był zapis w kronice, że świątynia została wykonana na podług nieba i zwyczaju polskiego. A 2 lata temu ten meczet razem z cmentarzem i Bochonicki obu uzyskały status pomnika historii, najwyższą rangą zabytki w Polsce. W każdym meczecie jest nisza mihrab, kierunek modlitwy na Mekkę, czy w Polsce kierunek południowy, i to jest miejsce modlitwy imama duchownego. Te podwyższenie nazywa się minbar, kazalnica. Duchowny z przedostatniego schodka u góry wygłasza hutbę, kazanie. Kazanie jest po polsku, a modlimy się po arabsku. Teraz tatarskie dzieci chodzą i w Białymstoku, i w Sokółce na lekcje religii, po kilku klasach umieją nawet czytać po arabsku. W tej sali modlą się mężczyźni. Z szacunku z przodu siadają dziadkowie, ojcowie, chłopcy na balkonie, a kobiety z tyłu za firaneczko, żeby się nie rozpraszać w czasie modlitwy. W nowym meczecie gdańskim kobiety modlą się na balkonie. Ściany świątyni przyozdabiają muhiry, cytaty z Koranu. W islamie wizerunki ludzi i zwierząt są zakazane, ponieważ czci się tylko Boga, którego wizerunku nie ma. Na zielonym tle szahada, wyznanie wiary. Nie ma Boga oprócz jedynego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. A o meczet dba gmina muzułmańska w Kruszynianach, to jest 100 Tatarów, którzy mieszkają w Białymstoku, wspierają meczet. Więc latem na nabożeństwa codzienne czy piątkowe przychodzimy się modlić sami, a nasz duchowny przyjeżdża na święta i wtedy ten meczet i bochonicki rozmiewa modlitwą. I w Polsce jest czynny cmentarz tylko u nas, w Bochonikach i Warszawie. Jak umrze Tatar w innej części kraju, to go też tutaj przywożą. Modlitwa się zaczyna przez azan. Jest to modlitwa wzywająca do nabożeństwa, przeważnie z wieżyczki. I muzein wchodzi na wieżyczkę i stamtąd nawołuje wszystkich do modlitwy. Na początek Ramadanu to jest pierwszy tarawih, na połowie Ramadanu to jest 15 tarawih, później jest Kader Noc i to są modlitwy wieczorne i później nabożeństwo przed bajramowe w dzień około godzinie 10. No i oczywiście drugi z meczetów to meczet w Bochonikach, tak jak powiedziałem, mniejszy, młodszy, drugiej połowy XIX wieku, oczywiście także drewniany. Tak się prezentuje z zewnątrz, natomiast tutaj macie fragment oczywiście wnętrza, natomiast Bochoniki i Kruszyniany to nie jedyne meczety w Polsce. Mamy jeszcze dwa, no to oczywiście mizar w Bochonikach. Natomiast mamy jeszcze dwa meczety, które, no, że tak powiem, powstały na potrzeby dużych miast, czyli Warszawy i Gdańska. I tutaj macie meczet w Warszawie, a tutaj macie meczet w Gdańsku. I tak to wygląda. I jeżeli chodzi o miejsca kultu religijnego, to będziemy sobie musieli jeszcze
poświęcić na to jedną lekcję, bo zostało nam jeszcze kilka obiektów takich dość charakterystycznych, między innymi powiedzmy kościołów w Polsce, klasztorów i tym podobnych, o których jednak warto wspomnieć, a więc zapraszam na trzecią część tematu.